Kiedy się Arab obudzi z rana, to najpierw się dobrze rozgląda. Czy to, co widzi, to Fata Morgana? I czy ktoś nie ukradł mu wielbłąda? Potem umyje się bardzo dokładnie, a zrobi to w jednej szklance wody. Drugą zaś szklanką ugaszą pragnienie on i jego dwa wielbłądy. Kiedy szkota obudzi słoneczko, to najpierw patrzy przewlekle, co się stało z kraciastą spódniczką i czy łyski już nie jest za ciepłe. Potem odbędzie higienę poranną i też w jednej szklance wody. Skoro Arab potrafi żyć oszczędnie, czemu on, szkot, nie ma tak robić? Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne kraje. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne, różne kraje. Kiedy Japończyk się rano z maty zwlecze, to najpierw się dobrze rozgląda. Gdzie są oba samurajskie miecze i gdzie zaparkowana stoi Honda? Potem umyje się w jednej szklance wody, jak czyni to gro jego nacji. Oni potrafią brać taki prysznicyk, wszak są mistrzami miniaturyzacji. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne kraje. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne, różne kraje. Kiedy Polak z łóżnicy wyskoczy, to chociaż nie powie nic nikomu. Z miejsca sprawdza, czy aby ktoś mu w nocy nie buchnął punciaka spod domu. Potem odbędzie toaletę poranną, szklanki zaledwie połowie. No bo owszem, i kran ma, i wannę, lecz mu właśnie naprawili wodomierz. Brawo, Tomaszu.